Tak. O tym, jak mnie postrzegają w tym świecie jako istotę, osobę. Wszystko, co z tym tematem związane, jak ja postrzegam to dzisiaj, jako osoba niepełnosprawna, mam świadomość, że jestem istoty inaczej postrzegana przez pryzmat niepełnosprawności, przez pryzmat tego, że jestem ograniczona w jakimś stopniu. Kiedyś dotykało mnie to. Że inni postrzegają mnie przez pryzmat niepełnosprawności, przez pryzmat tego, że nie mogę pewnych rzeczy niby zrobić tak jak oni. Dzisiaj mam tą świadomość, że jestem inaczej postrzegana przez niektóre zaznaczone istoty, przez niektóre. I nauczyłam się jakby nie zwracać zbytnio na to uwagi. Co więcej, nauczyłam się jakby nie zjadać tego, co mówią o mnie inni. Nie karmić się tym. Bo tak naprawdę to mnie właśnie zabijało. To dzisiaj wiem, że to mnie gdzieś zżerało. To sprawiało, że chciałam zrobić coś. A tak naprawdę, jeśli ktoś mi powiedział, że ty nie możesz, bo jesteś taka, a nie inna, to ja rezygnowałam z tego, co było moim zdaniem niepoprawne. Świadomość, że nie warto jakby walczyć z tymi osobami, które mówią, że jestem niezdolna do czegoś. Sprawnie.
dzisiaj czerpię moc z czegoś innego. Z czegoś, co się nazywa świadomość życia. Świadomość siebie. I dlaczego nagrywam ten film? Bo to właśnie jakby pomaga mi w tym, żeby spojrzeć na to inaczej, żeby już nie walczyć, nie tłumaczyć im, tym osobom, że nie udowadniać tym bardziej, bo jeśli stawiasz swoje życie na drodze bezpośredniego udowadniania komuś, że patrz, spójrz. Jeśli tracisz na to siły, by tylko udowadniać, to tak naprawdę zabijasz się. Zabijasz swoje życie. Dlaczego? Bo w tym wypadku odkładasz swoje życie na bok. A skupiasz się na tym, żeby znaleźć resztkę sił, by dalej udowadniać, że jesteś taki sam. Po co to? Nie lepiej pozwolić czasem na to, aby powiedzieć raz: jestem inna. Ale nie skupić jakby swojego życia na udowadnianie ciągłe. Bo w życiu jest takie coś, że znajdą się istoty, które cokolwiek byś nie robił, jakkolwiek nie żył, starał się i tak dalej, to i tak oni mają z góry założone zdanie o tobie. Bo tak chcą. Nie patrzą głębiej. Nie patrzą na to, jak ty postrzegać świat z perspektywy wewnętrznej. Tylko patrzą na to, że jesteś niepełnosprawna, krzywa. Dlatego dzisiaj jestem na tym etapie, że nie zwracam uwagi, nie biorę jakby do siebie. Tego ich zdania na mój temat. Tego, że jestem inna, że nic nie mogę. Bo ja wiem w głębi serca, że choć wyglądam słabo, nieporadnie, to jest ta siła, dzięki której mogę sobie poradzić w życiu. To tyle w tym filmiku. Do zobaczenia w następnym filmie.